Dobra, jesteśmy na żywo. Okej. Już mam nadzieję, że już się nic nie rozłączy. Może założę maseczkę, żeby GoPro się nie wystraszył. Dobra. Potwierdź tylko, że jest live. Dobra. Ja tu mam jakość połączenia, ale ten jest bardzo dobra jakość połączenia, więc... Okej. Jesteśmy na żywo. Hej, hej, cześć Adamie, cześć Pawle, Sławku, Piotrze, witajcie. Widzę, że już trochę osób się zebrało, także może zaczniemy. Witajcie. Mam na imię Mikołaj, część was wie, jestem osobą, która prowadzi Warbanda stacjonarnego, Warbanda online, gralnię naszą. I właśnie dzisiaj mijają 2 lata, odkąd ruszyliśmy na Głogowskiej 157 w Poznaniu. To były zwariowane 2 lata. Jak ruszaliśmy te 2 lata temu w 2018 roku, to tak naprawdę byliśmy pełni nadziei, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Nie wiedzieliśmy, czy community nas przyjmie. Siema Kawu. Jak ludzie zareagują, czy tak naprawdę uda nam się przekonać graczy tutaj z Poznania i okolic do tego, że warto do nas przychodzić, warto nas grać, warto nas robić zakupy, tak? I pierwsze tygodnie, miesiące były ciężkie, ale wydaje nam się, że w 2019 udało się nam przynajmniej część z was przekonać do tego, że Warband ma coś fajnego do zaoferowania. Ale nie zrobiłem tego tylko ja, tak? To, że w ogóle się udało w 2019 roku, to było dzięki community, dzięki ludziom. Dzięki ludziom, którzy pomagali nam od samego początku, zanim jeszcze wystartowaliśmy na Głogowskiej. Pomagali nam, jeżeli chodzi o wiedzę, swoje doświadczenie. Pomagali nas w kwestiach technicznych, mówię tutaj nawet o matach, terenach, blatach do stołów. Pomagali nam swoim czasem, poświęcali swój prywatny czas, żeby przychodzić do nas, uczyć ludzi grać. Już na samym początku, pierwszego dnia, 1 grudnia 2018 roku mieliśmy tutaj w Warbandzie na Głogowskiej 157 nauki gier. Już wtedy ludzie przyszli poświęcić swój czas, żeby nam pomóc. I staraliśmy się dawać w tym okresie na tyle, na ile potrafiliśmy, dużo z powrotem do community. Raz na kwartał mieliśmy nauki systemów, organizowaliśmy turnieje, eventy. 2019 był całkowitym rollercoasterem i był fantastyczną zapowiedzią na 2020, więc cudowne, wielkie plany, dalszy rozwój Warbanda. Chcieliśmy, szczerze mówiąc, otworzyć, poszerzyć godziny pracy, tak? Być bardziej otwarci, dostępni. I te plany gdzieś tam 2020 nieco pogrzyżował. Zresztą wszystkim, nie tylko nam tutaj w Warbandzie. Cześć Marcinie. W pewnym momencie Papa Nurgiel powiedział: nie, stop, wszyscy musi się zatrzymać trochę. I tak też u nas się stało. Także od zeszłego grudnia 2019 do marca rozegraliśmy 13 turniejów, 5 eventów i właściwie mieliśmy poplanowane je do czerwca wówczas. W marcu zamknęliśmy gralnię, zamknęliśmy sklep. W kwietniu sklep był zamknięty, była akcja rozwożenia towaru. Pamiętam, jak dziś rano były zamówienia dla chłopaków tutaj z Poznania do paczkomatów, ciach, w autko rozwoziliśmy, żebyście jeszcze tego samego dnia mieli produkty u siebie. Później w maju powoli otworzyliśmy sklep, w czerwcu otworzyliśmy gralnię, lipiec, sierpień, taka przyczajka, chłopacy zaczęli powoli przychodzić, zaczęły się turnieje. I od sierpnia znowu właściwie dużo się działo, tak? Dużo osób przychodziło grać, mimo tego, że mieliśmy ograniczoną ilość stołów. Dużo osób przychodziło na turnieje, organizowaliśmy dużo turniejów, 40 turniejów. To taki w sumie było dla nas
nowum, że aż tyle było grane i ludzie chcieli przychodzić do nas i grać. To było świetne. Także wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w tych wydarzeniach. I od sierpnia 2020 do października, 17 października, rozegraliśmy kolejne 9 turniejów i około 6 wydarzeń mieliśmy. Także dużo się działo, ale nie tylko działo się w tej tutaj naszej bazie na Głogowskiej 157, również działo się online. Także to było ciekawe, że w momencie, kiedy byliśmy zamknięci, stwierdziliśmy, dobra, to co możemy zrobić, żeby community z nami się kontaktowało. Co możemy robić, kiedy siedzimy w domu? No oczywiście, malować. Był Warband Challenge na początku w kwietniu. Teraz bierzemy udział dalej w drugiej edycji. Przypominamy, że ona trwa do 17 grudnia. Mieliśmy jeden taki cykl quizów przygodowy, który również rozgrywaliśmy, wspólnie się bawiliśmy. Myślę, że to była fajna zabawa. Także cały czas staramy się, mimo tego, że jakby ten rok był różny, był taką sinusoidą, bawić, grać, łączyć z wami, z community. W zeszłą niedzielę mieliśmy pierwszy turniej online, który wspólnie rozegraliśmy w Mortem et Gloriam. Także cały czas jesteśmy czynni i cały czas działamy dzięki wam i dla was, tak? W 2019 roku myśmy dziękowali wielu osobom za wsparcie. To samo podziękowanie jest potrzebne w tym roku 2020, ponieważ nie tylko wspierały nas te osoby, które wcześniej nas wspierały, ale doszło wielu nowych graczy. Dużo ciepłych słów usłyszeliśmy w tych ciężkich czasach i nie ukrywam, że w momentach, kiedy człowiek się zastanawia, co robić, jak działać, te słowa są dla nas niezwykle motywujące, tak? I to one prowadzą i pchają nas do przodu i wiemy, że musimy walczyć tak, żeby tutaj Warband przetrwał. Także tak to wyglądało w 2020 roku. No i pytanie, co z 2021, tak? Tego nikt nie wie, tak? Czekamy na poluzowanie, tak żebyśmy mogli wrócić do stołów, żebyśmy mogli te nasze pięknie pomalowane fiksy pokazać, żebyśmy mogli pograć. Już wszyscy chyba jesteśmy żądni spotkań, turniejów, wydarzeń. No ale prawda jest taka, że nie wiemy, co się będzie działo. Kolejna trzecia fala zachorowań może nastąpić, kolejne ograniczenia, szczepionka. To są wszystko tematy, o których nic nie wiemy, nic nie jest pewne. Czy wrócimy do grania na wiosnę, latem czy jesienią? Nie wiemy. Ale wiemy to, że będziemy robić wszystko, żeby tutaj być. Będziemy robić wszystko, żeby działać z community, współpracować z community, tak jak to robiliśmy dotychczas. I żebyśmy mogli wspólnie iść do przodu i rozwijać się i szerzyć, promować nasze hobby. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o to, co było i o to, co wstępnie przed nami. Możecie pisać, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie pisać. Ja tutaj mam podgląd, zaglądam. Jest to troszeczkę z opóźnieniem, także nie dziwcie się. Dobrze, Kacper, będę jak najbardziej. I dziękuję wszystkim za życzenia, bo widzę, że cały czas spływają i także bardzo za to dziękujemy. Natomiast to, co do teraz chciałbym przejść, to jest nasza zabawa, którą mieliśmy, nasz quiz. Quiz, w którym wzięło udział 34 osoby. Pytania rzeczywiście były na wysokim poziomie, były trudne, a dlatego maksa zdobyła jedna osoba. I zaraz powiem, kto to jest. To będą oczywiście brawa dla tej osoby. I będziemy też wybierać drugie i trzecie miejsce. Także przygotujcie się, przygotujcie fanfary. Na pierwszym miejscu jest Mikołaj P. Brawo! 20 punktów zdobytych dla ciebie, Mikołaju. Mamy prezencik, jeden z tych trzech. Wszystkie z tych prezencików tak naprawdę mają fajne seciki różnych rzeczy, które zabierzecie ze sobą do domu. Który secik? To będzie zależało od ciebie. Przyjdziesz i sobie wybierzesz. Na drugim miejscu mamy Lemura. Brawo dla Lemura. I na trzecim miejscu mamy Rafała P. Chłopacy, napiszemy do was, że to jest do odbioru. Gdybyście nie widzieli live'a, te prezenciki będą na was czekać w Warbandzie. Także po prostu wpadniecie i sobie wybierzecie.
I mam nadzieję, że to, co w środku, to się wam spodoba. Dobra. A propos jednego pytania, jeszcze powiem, że było pytanie o metraż sklepu. Być może podchwytliwe, być może były pewne wątpliwości, ale to jest akurat pytanie, na które najłatwiej nam jest odpowiedzieć tutaj w Urbandzie. Mamy 105 metrów kwadratowych. Liczymy i dół, i górę łącznie. Na dole mamy około 70-74 metrów, a sama strefa sklepowa, jak wiecie, ta mniejsza, to jest około 30 metrów, także widzicie, że 70% Urbanda jest przeznaczone na gralnie, na modele. Wcześniej mieliśmy przed COVID-em naszą małą modelarnię, tak? Mamy nadzieję, że ona może kiedyś wróci, kiedy będzie można spokojnie usiąść obok drugiej osoby bez maseczki. A tylko 25-30% to jest sama strefa sklepowa. No widzisz, Piotrze, blisko byłeś. Tylko te 15 metrów. Słuchajcie, czy macie może jakieś pytania, bo tak obserwuję, czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Aha, no i wiadomo. Przecież tego wszystkiego tutaj gdzieś tam nie dokonałem sam. Już wspomniałem o community, ale są też pozostałe osoby. Pokaż, Amadeo. Amadeo, pomachaj. Możesz podnieść? Chodź na tego, tutaj. Chodź na lejwa. Już nie będziemy rozwalać całej konstrukcji. Hej, hej, siemaneczko. Amadeo jest w sumie z nami już ponad rok. I dzielnie nas wspierał w tych ciężkich czasach. Pomagał przy 40, organizowaniu turniejów, przy unboxingach, tak? Oj, no to tak, to był najlepszy filmik do tej pory, jaki zrobiłem. Nie, najlepszy jest, czekaj, co to było? Jakiś filmik z jakimś turniejem, gdzie tak bardzo poważnie stałeś tam na samym froncie przy farbkach i tak. To z Bolta było. Po mistrzostwach boltowych. No tak, świętą pierwszą, taki dumny tam stał. No. Także jest jeszcze jedna osoba, która jest z nami, która nas wspiera za ekranów. Pokaż się chociaż. Na chwilę się pokażę. Chodź na kolana. Ja z reguły jestem po drugiej stronie, bardzo rzadko z tej strony, więc tylko wam pomacham. Może gdzieś tam mnie widzieliście za aparatem, to zawsze jestem ja, zawsze ja wam przeszkadzam w graniu. Tak, wszystkie filmy, które kręci gdzieś tam, tworzy właśnie Mateusz. Zdjęcia na motywacyjny poniedziałek zbiera od was, tak? To właśnie są przez Mateusza robione. Teraz mamy taki projekt, ponieważ no jak wiecie, mamy dużo przestrzeni wolnej w sklepie, ponieważ granie jest zamknięta, no to kręcimy powoli jakieś tematy, tutoriale. Nie chcemy jeszcze za dużo mówić, cały czas gdzieś tam pracujemy dlatego, że chcemy, żeby to było dobrze zrobione, żeby to się dobrze oglądało, żeby to po prostu było fajne. No, Mateusz wspomaga nas w naszych socialach, na Insta, na Facebooku, także czasem nie macie świadomości, ale bardzo fajne materiały dla was przygotowuję. I zwykle właśnie jest po drugiej stronie. Więc uciekam tam, gdzie moje miejsce. Dzięki, dobra. Mikołaj. No i co? Kolejny grudzień, także szykujemy się do świąt. Ostatnie zamówienia robimy, także jeżeli gdzieś tam myślicie jeszcze o jakichś zakupach i myślicie jeszcze o jakichś zamówieniach, to dawajcie nam znać. Będziemy próbowali oczywiście dla was to ściągnąć. Jeżeli chodzi o jakieś nowości, które szykujemy w grudniu, no to właściwie teraz tak, kończymy nasz challenge, także malować, to też dotyczy ciebie, Mikołaju, bo ja oczywiście jestem na szarym końcu. W pierwszym etapie nie udało mi się wszystkiego ciachnąć, ale mam nadzieję, że teraz do 18 grudnia uda się.
potem wyciszenie święta i na pewno będziemy informować, czy też w okresie między świętami, czy też w nowym roku, jakie mamy plany, jakie będą dalsze działania i co dalej robimy. No. Przejrzę, zobaczymy, czy jakieś pytańka wpadły do nas. To ja wykorzystam, będę uciekać w takim razie, bo sklepem ktoś się musi niestety zaopiekować. Tak, no bardzo dobrze. Ktoś musi pracować, jak się ktoś się... Dzięki, Amadeo. Dobra, widzę, że pojawiły się pytania. Czemu mamy zamkniętą granię, mimo że wiele innych jest otwartych? Bardzo dobre pytanie, jak najbardziej. W tym momencie, zgodnie z regulacjami, możemy mieć, zgodnie z naszym metrażem, około 6 osób na sklepie, co powoduje, że w momencie, kiedy wchodzą dwie osoby, to mogłyby... Teoretycznie mogłyby grać jeszcze cztery osoby grać, czyli mielibyśmy jeden stół na górze, jeden na dole. Uważamy, że jakby w tym momencie to nie ma sensu, tak? Jest na tyle duże ryzyko pandemiczne, nie ma sensu, żeby ktoś gdzieś tam przebywał w lokalu zamkniętym tak długi okres czasu, jeżeli chodzi na nagranie. I nie ma sensu tutaj naciągać tych przepisów, tak? Inne granie działają, każdy gdzieś tam też podejmuje swoją decyzję pod względem swojego podejścia do tematu. Myśmy się zdecydowali na zamknięcie. W momencie, kiedy możemy mieć 6 osób na sklepie, a czasem się zdarza, że te 3-4 są, no to powoduje, że maksymalnie 2 mogłyby grać. Naszym zdaniem w tym momencie nie ma to sensu. Nie mamy też możliwości organizowania żadnych eventów. Także w tym momencie po prostu grania pozostaje zamknięta. Nie, tortu nie mamy. Mamy czekoladki w razie czego. Także serdecznie zapraszamy. Zaraz zajrzymy. Czy zamierzamy rozszerzyć ofertę systemu figurek historycznych? Powiem tak, jeżeli chodzi o figurki historyczne, to wydaje nam się, że jakby cały czas ją rozszerzamy. Być może, Pawle, nie w tym kierunku, w którym jakbyś oczekiwał, to zawsze można nam dać znać, czego poszukujecie, tak? W ostatnich tygodniach mocno gdzieś tam ściągaliśmy figurki Forged in Battle, to są 15. Mieliśmy pierwsze zamówienie z Xystona. Również tam są 15, ale nie tylko, bo Forged in Battle w ogóle, czyli ta pierwsza firma, o której wspomniałem, to jest Westwind, należy do większej firmy i mają tam figurki drugowojenne 28 mm, ale Forged in Battle to jest ich podgrupa i oni tam mają 15. Xyston posiada bardzo szeroką też ofertę innych figurek, to jest w sumie Scotia and Grendel, która posiada, jest właścicielem Xystona. Xyston robi 15, a Scotia ma ogólnie jeszcze inne działy. Także pod tym względem szukamy, rozszerzamy. Cały czas Victrix, Rubicon to są zamówienia, zresztą na które czekamy, żeby dojechały. Jeżeli szukacie innych, to śmiało, dajcie nam znać. Z przyjemnością rozważymy w nowym roku dalsze poszerzenie. Czy przewidujecie stolik dla rasowych wojenników z planszówkami, gdzie nie zawsze goszczą figurki, ale na pewno niespełnieni generałowie? Powiem tak, jak najbardziej myśmy mieli sytuację, że chłopacy przychodzili i grali zresztą i pokazywali, były pokazy systemów typowo wojennych. Natomiast rzeczywiście jest to rzadkość, tak? I w tym momencie, kiedy już się rozpędziliśmy, jeżeli chodzi o granie, to właściwie większość dni mieliśmy dość mocno zapełnionych. Mieliśmy dni, to się zmieniało z czasem, ale mieliśmy dni tematyczne, mieliśmy dni historyczne, fantasy, sci-fi, później różne systemy zaczęły te dni przejmować, także dość naturalnie ewoluowało to w którąś stronę. Natomiast rzeczywiście tych gier wojennych było bardzo mało, jeżeli chodzi o ten rok.
to może dwie osoby były raz pograć w zeszłym roku. Było więcej takich przypadków, ale też policzyłbym ich na palcach jednej ręki. Także zapraszamy, choć rzeczywiście nie zawsze to miejsce jest łatwe do znalezienia. Czy będziemy recenzować historyczne systemy bitewne, takie jak Clash of Spears? Bierzemy pod uwagę różne systemy. Myślę, że ciekawym rozwiązaniem, którym się w tej chwili przyglądamy, to są tutoriale w języku polskim. Tak, może nie takie wgryzanie się i robienie takiego pełnego intra z każdym szczegółem wymienionym, ale bardziej takim, żebyśmy mogli zobaczyć, na czym polega faza, na czym polegają różne etapy gry, jakimi figurkami gramy, co jest nam potrzebne, tak, żeby zobaczyć, jak przebiega taka rozgrywka i jak to wygląda. Tak, jak najbardziej. I Clash of Spears jest systemem, który rzeczywiście był bardzo fajnie promowany przez jednego z naszych graczy i myślę, że to jest system, któremu warto się przyjrzeć, jeżeli myślicie o skirmiszu antycznym. I jak najbardziej. Być może będziemy go brać pod uwagę, jeżeli chodzi o któryś z filmików. Okej, okay. Padło pytanie od Mateusza a propos, co wy, hobbyści, możecie zrobić dla sklepu. Szczerze mówiąc, to co robicie, w sposób w jaki nas wspieracie, słowem, zakupami, pomocą przy organizowaniu eventów, szczerze mówiąc, nie mogliśmy liczyć na lepsze, cieplejsze przyjęcie i wsparcie z waszej strony. Także po prostu bądźcie z nami, uczestniczcie w naszych wydarzeniach, wspierajcie nas w ten sposób i to nam daje powera, energię. No wiadomo, w przypadku zakupów zaszczyt gotówki, żebyśmy mogli po prostu brnąć do przodu, być tu, gdzie jesteśmy. Ale tak naprawdę naszym celem jest dalsze rozwijanie się, tak? Pójście do przodu. Tak, myślę, że tyle. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że z nami jesteście. Amadeusz, ogólnie zgarniasz dużo pochwał. Stałeś się tutaj... Mam nadzieję, że nie robisz sobie żartów z mojej profesjonalnej obsługi klienta. Nie. Były komentarze w stylu, jaki szeroki. Jeszcze GoPro powiększyła. Tam. Grubszy kozak. Ale wypasiony gość wbił. Ta, proszę to pana. Po prostu sofa jest wąska. O, Star Wars Armada. Bardzo fajnie. Akurat w przyszłym tygodniu nam przyjeżdżają fiksy, ale to są jakby te nowe zestawy. Natomiast jestem pewien, że z wielu z graczy ma jeszcze figurki do Imperium i Rebelii. Świetna gra, fantastyczna. Myślę, że jeżeli FFG znowu zacznie wspierać, to właściwie ze względu na chłopaków założyłem maseczkę, ale pozwolę sobie, będzie mi wygodniej. Jeżeli FFG pozwoli sobie na lepsze wspieranie armady, w sensie takim, że dostępność po prostu będzie lepsza do figurek, jeżeli rzeczywiście znowu zaczną wydawać nowe statki i wzbudzi to zainteresowanie, to myślę, że ta gra ma olbrzymi potencjał, żeby powrócić na nasze stoły. Jak tylko otworzymy gralnię, już gdzieś tam w głowie nam świta jakiś pomysł na jakiś mały event z nauczaniem, mini turniejem, cokolwiek, żeby właśnie pokazać ludziom, jaki to jest rzeczywiście fantastyczny system, przez wielu uważany jako najlepszy w świecie Gwiezdnych Wojen, tak? Ale oczywiście to jest kwestia subiektywna i nie będziemy się do tego odnosić. Natomiast no jest rzeczywiście bardzo, bardzo lubiany. O, BattleTech, proszę bardzo. Czekamy na preordery BattleTecha. Widzisz, Piotrze, tutaj też Sebastian jest graczem BattleTechowym, także
jest was więcej, zainteresowanie BattleTechem znowu wzrasta. Kiedy rzeczywiście teraz te nowości wychodzą, nowe zestawy figurek, wydaje się, że być może będzie poprawiona logistyka w Europie, która wcześniej była po prostu fatalna. I tu nawet FFG było lepsze. Natomiast wydaje się, że te nowości, które wyszły, wychodzą, będą dłużej dostępne i będzie można rzeczywiście sobie pograć w system. Czy myśleliście o tym, by w czasie pandemii robić battle reporty różnych systemów figurkowych po PL czy NG i wrzucaniu ich na sieć? Tak, jak najbardziej. Myśleliśmy, bierzemy to pod uwagę, ponieważ zakładamy, że może być taka sytuacja raczej bardzo prawdopodobna, że no, grania nie zostanie otwarta po świętach, tak? Że w styczniu raczej nie wrócimy do stołów. To będziemy chcieli zaproponować jakąś formę battle reportów od nowego roku, ale nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Kończymy serię pewnych filmów tutorialowych i będziemy chcieli gdzieś tam do tematu podejść między świętami. Dobrze mówię? Dobrze. Dobrze. W trakcie montażu są filmy, więc... Tak, okej. Okay. Mam potwierdzenie, że nie oszukuję was. Dobrze. Co tutaj jeszcze? A tak, Tomku, tak, armada do Kings of War to takie statki rzeczywiście wodne z orkami, ale jest jeszcze Star Wars armada, także teraz się tych armad narobiło i wszystkie mają premiery właśnie teraz na dniach. A propos armady i statków wodnych, czyli do Kings of War'a, to dostawa będzie właśnie w czwartek, także wszystkie osoby, które zakupiły u nas pre-order, serdecznie zapraszamy. W czwartek mam nadzieję, że przyjadą przed południem i po południu będą już u nas do odbioru. Oczywiście będziemy was informować. Dobrze. Kasper, tak. Kasper pyta się a propos battle reportów. Widzę, że ten temat was niezwykle interesuje. A to dobrze. Właśnie fajnie, dostajemy dzisiaj dużo, dużo pozytywnego feedbacku i to jest coś, nad czym musimy popracować. Czasem być może zbieranie feedbacku musimy lepiej przeprowadzać. Więc tak, pytanie jest, czy bierzemy pod uwagę udział osób z community? Jak najbardziej, tak? Nie, to nie jest tak, że chcemy my nagrywać battle report, gdzie my tylko gramy, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy raczej pójść w stronę pomocy z community, ale wstrzymajcie się jeszcze, dajcie nam jeszcze chwilę dopracować ten temat i na pewno będziemy o tym opowiadać. No dobrze. No dobrze, moi drodzy, widzę, że już nowych pytań nie ma, poczekamy jeszcze chwilkę. Mateuszu, czy coś pominąłem? Wszystko jest jak najlepszym w porządku. Wszystko jest jak najlepszym w porządku, ja jeszcze rzucę sobie okiem na moje notatki, czy wszystko, co chciałem wam przekazałem. Wydaje się, że tak, przypominam o chłopakach, którzy wygrali w naszym quizie, żeby przyszli odebrać, będziemy do nich pisać jeszcze. Piotrze, mamy swój kanał na YouTubie, nazywa się Warband TV. Nie ma tam wszystkich filmów, ale ile w tej chwili mamy wrzuconych? O ja cię, 20-30? 20-30 filmów mamy wrzuconych, także możecie sobie przejrzeć. Głównie to były właśnie jakieś wydarzeń z eventów, w których braliśmy udział. Tego typu. Tylko ten jeden? No dobrze, moi drodzy.
Słuchajcie, pół godziny już was tutaj męczę, także nie będę przyciągał. Jeszcze raz chciałbym wam niezwykle podziękować za wsparcie Warbanda, tak jak wspomniałem, zakupami, wsparcie z nauczaniem, poświęceniem swojego czasu dla nas, dobrym słowem, za wszystko, co w tych ciężkim czasie dla nas zrobiliśmy, a my będziemy starać się dalej rozwijać i być coraz lepsi, tak? Ograniczać ilość błędów, które popełniamy, bo nieustannie popełniamy, jak gdzieś tam każdy, tak? Ale wydaje mi się, że powoli, małymi krokami zaczynamy się poprawiać i mamy nadzieję, że 2021, zresztą będziemy sobie jeszcze życzyć, składać życzenia, ale że 2021 będzie dla nas wszystkich lepszym rokiem niż ten 2020. To wszystko. Trzymajcie się. Dziękuję za zapytanie, dziękuję, że byliście, dziękuję za dobre słowa i do zobaczenia w Warband. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej przy stole. Na razie. Cześć.